Od pewnego momentu historia świata greckiego jest związana nie z Atenami czy Spartą, które pierwsze chyba przychodzą na myśl, jak słyszymy słowo Grecja, tylko z królestwem Macedonii. Macedonia w odcinku o starożytnej Grecji w sumie nie była przeze mnie w ogóle wspomniana, a to dlatego, że te rzeczy raczej się ze sobą rozgranicza. Ale trzeba wiedzieć, że to królestwo w tym początkowym etapie, czyli w wiekach klasycznych, było zupełnie na uboczu i nie zajmowało znaczącej roli ani w wojnie z Persami, ani w sumie w żadnych siłowaniach się między sobą. Wojny o władzę wyniszczyły Ateny, wyniszczyły Spartę, później wyniszczyły też Korynt, aż w końcu do władzy doszły Teby i to Teby wiodły prym w regionie, no ale jednocześnie rosła właśnie potęga Macedonii. Ten moment, w którym my zaczynamy się interesować światem Macedonią, to panowanie króla Filipa II, który aktywnie rozszerzał wpływy Macedonii i ostatecznie postawił się także właśnie Tebańczykom. Filip II jako król, bo Macedonia była przez większość czasu monarchią, reformuje państwo, sprawia, że jest bardzo nowoczesne, reformuje też armię macedońską, no i czuje się pewny na tyle, żeby zaatakować największego hegemona obecnie w regionie, czyli Tebańczyków. Z tych starć i tej wojny najważniejsza jest data 338 przed naszą erą, czyli bitwa pod Cheroneą, gdzie Tebańczycy razem z Ateńczykami przegrywają i ostatecznie muszą oddać wyższość Filipa II, który od tego momentu będzie władcą najważniejszego królestwa w świecie greckim. Macedonia wtedy po raz pierwszy staje się hegemonem, przynajmniej w swoim regionie. Jeżeli pamiętasz odcinek o świecie greckim, powiedziałem tam, że najważniejszym graczem w Grecji od pewnego momentu byli Persowie. I wie o tym bardzo dobrze Filip II, więc w momencie, w którym podbił, a jednocześnie zjednoczył Grecję pod swoim panowaniem, planuje walkę z tym największym przeciwnikiem, czyli planuje kampanię przeciwko Persom. Przeciwko... Jest to plan pewnie dobry, gdyby nie fakt, że rok później zostaje zamordowany. Przyczyny są dyskutowane przez historyków. Część twierdzi, że było to zabójstwo na tle miłosnym, część, że na tle politycznym, a część mówi w ogóle, że zabił go syn albo ktoś na zlecenie syna. A synem tym był Aleksander Wielki. No i właśnie wtedy na kartach historii pojawia się postać Aleksandra Wielkiego. Czyli osoby, która zawsze jest omawiana przy okazji Macedonii, bo to ona odpowiada za to, że z małego państewka w świecie greckim stało się ono imperium. Terytorialnie, ale też jeżeli chodzi o liczbę ludności, w sumie pod każdym innym względem, największym dotychczasowym imperium na świecie. Aleksander będzie inspirował wielu wybitnych dowódców na później, jeżeli chodzi o sztukę wojenną, ale też polityków. Swoją drogą, wielu historyków twierdzi, że to właśnie dlatego Napoleon w ramach jednych ze swoich kampanii podbił Egipt. Chciał zrobić to, co zrobił wcześniej Aleksander. Jeszcze nie powiedziałem, że Aleksander podbił Egipt, więc jakby sorry za spoiler. To jest bardzo ciekawe, bo w momencie, w którym Macedonia zdobyła prawo do rządzenia tak naprawdę całą Grecją, umarł król, który był jakby symbolem tej Macedonii. Pojawia się dwudziestokilkuletni Aleksander, który faktycznie jest dobrze wykształconą osobą, miał jakąś tam renomę, ale co do zasady był to po prostu chłopak, który doświadczenia wojennego miał niewiele, tyle co towarzyszył ojcu, no i musiał wykazać się charyzmą i już na początku było przed nim bardzo duże wyzwanie. Bo świat grecki zaczął w śmierci Filipa II upatrywać szansę, żeby się momentalnie wyzwolić spod macedońskiego panowania. Ale Aleksander stanął na wysokości zadania, stłumił wszystkie bunty, taki najbardziej popularny to jest stłumienie buntu Tebańczyków, którzy chcieli odzyskać swoją ważną pozycję w regionie. No i z tą chwilą faktycznie Aleksander Wielki jakby zdobywa ten prawdziwy tytuł władcy. Teraz, wcześniej formalnie był faktycznie władcą Macedonii, ale teraz wszyscy wiedzą, że z Aleksandrem, tak jak z jego ojcem, nie ma żartów. Wykazał się po prostu w boju. No. Jak już Aleksander na własnym podwórku upora się ze wszystkimi trudnościami, zdobędzie wiarygodność dowódców, władców innych państw i tak dalej, syn chce kontynuować dzieło ojca i planuje wyprawę na Persję. Po zjednoczeniu Grecji stwierdza, że mają faktycznie realne szanse do tego, żeby Persów podbić. No i bardzo szybko okaże się, że faktycznie miał rację. W 334 roku przed naszą erą rusza wyprawa, która jest wymierzona przeciwko króla Dariusza, rządzącego obecnie w Persji. I już rok później geniusz Aleksandra Wielkiego objawi się światu w bitwie pod Issos, która okaże się wielkim zwycięstwem i prawie totalnym sukcesem Macedończyków. Ale gdyby ktoś miał wątpliwości, to dwa lata później w bitwie pod Gaugamelą Aleksander ostatecznie rozprawi się z Persami i no, wykaże po prostu absolutną dominację, przynajmniej na polu bitwy. Wanting to play a possum, maybe? I don't know. Got out of the way. Matt Hardy crashed and burned. Can't look at Randy Orton slithering. Oh, watch, like out, watch, out, watch out, watch out, watch out, watch out! KO! Here's the cover. Hook of the line. And the legend killer picks up
the victory. Później Aleksander właśnie zacznie tworzyć to imperium, o którym wcześniej już sobie powiedzieliśmy. Warte wspomnienia podboje Aleksandra to Fenicja, Egipt, podbicie stolicy Persji Persepolis, tereny współczesnego Uzbekistanu, Afganistanu. To wszystko są miejsca, gdzie wielotysięczna armia Aleksandra dotarła, podbiła te regiony i jakby podporządkowała sobie tamtejszą cywilizację. Swoją drogą łatwo te wszystkie tereny znaleźć, dlatego że praktycznie w każdym państwie na Bliskim Wschodzie znajdziemy przynajmniej jedną Aleksandrię, no bo po prostu bardzo mu się podobało to jego imię. Parę lat później Aleksander jest na etapie, na którym podbił prawie wszystko, co się dało podbić i wszystko, gdzie była jakaś cywilizacja, już było kontrolowane przez Aleksandra. Gdybym ja miał tak jak Aleksander, że w ciągu kilku lat udałoby mi się podbić Fenicję, Egipt, Afganistan, Uzbekistan i jeszcze po drodze Persję, to też by mi odbiła woda sodowa i no pewnie zrobiłbym to, co Aleksander, czyli stwierdził, że podbije też Indię. Aleksander bierze swoją armię i przeprawia się przez góry do Indii w celu po prostu następnych podbojów. Po drodze oczywiście toczy bitwy. Aleksander przejdzie do historii w sumie jako jeden z niewielu wielkich dowódców, którzy nigdy nie przegrali bitwy. Jego wycieńczeni, podatni na choroby, wygłodzeni żołnierze w trakcie wyprawy na Indię zostaną zdziesiątkowani przez warunki naturalne. Jakby, sorry, mamy taki klimat, no niestety. Armia Aleksandra rozpierzchnie się, ludzie, którzy są mu lojalni, będą przy nim trwać, ale no nie będą w stanie przejść dalej naprzód i podbijać następne ziemie. Po prostu potęga wojskowa Aleksandra ulegnie zniszczeniu w trakcie kampanii na Indię. Więc z perspektywy czasu nie był to najlepszy pomysł. Rok później umrze sam Aleksander. Zgodnie z komunikatami, które sygnalizowali wtedy Macedończycy, Aleksander został otruty przez tajemniczego zdrajcę. Imperium Aleksandra trwało tylko za jego życia. W momencie jego śmierci zostanie ono podzielone przez przywódców wojskowych, czyli osoby skupione najbliżej Aleksandra, którzy zaczną toczyć ze sobą wojnę o to, kto ma prawo do zasiadania na tronie właśnie tego imperium i kto powinien scalić ten region. Te wojny będą trwały przez życie tych dowódców i ich synów, i przejdą do historii jako wojny diadochów. Szanse były bardzo wyrównane, no i po prostu scalone przez Aleksandra imperium zmieniło się w krwawe i niesympatyczne miejsce. Wynika to między innymi z tego, że Aleksander chciał tworzyć takie imperium nowego typu trochę. Duża część jego dworu składała się na przykład z Persów, których w miarę jak podbijał, wcielał do tego, żeby pomagali mu chociażby w sztuce wojennej. To działało, dopóki charyzmatyczna postać Aleksandra była tam na szczycie i kontrolowała wszystko, ale w momencie, kiedy on zniknął, no wszystko się rozsypało, no i po prostu zapanował jeden wielki burdel. Ja mówię, Matko Bosko, mówię, co to... Co się stanęło? Ale po Aleksandrze do dzisiaj przetrwała jego legenda. Fakt, że jest to dowódca, który nigdy nie przegrał bitwy. No, wiele dowódców popełni te błędy, które zrobił Aleksander i tak ja osobiście uważam, że z tego względu, że jest to taka pierwsza jednostka, która ma te pewne cechy i jest zapamiętana w ten konkretny sposób przez historię, warto naprawdę poświęcić jej uwagę i to dobrze, że są zajęcia o Aleksandrze, bo o wielu rzeczach ciekawych nie ma na historii. Okres od śmierci Aleksandra nazywany jest okresem hellenistycznym. W tym czasie nie ma takiego jednego dominującego gracza w basenie Morza Śródziemnego ani na Bliskim Wschodzie. Do momentu, aż pojawi się Rzym, który przejdzie drogę od Królestwa do Republiki, a później właśnie będzie tym imperium, które jako następne będzie dominować w regionie, będzie kształtować naszą cywilizację i będzie nam dostarczać bardzo wiele pytań maturalnych, czy tam sprawdzianowych, egzystencjonalnych nawet. No i okej. Dobrze.